Tu jest pytanie o gwarancję na produkty w dropshippingu. Słuchajcie, ogółem gwarancje są, jest kilka rodzajów, ale przede wszystkim chodzi o kwestię tego, że jest gwarancja sprzedawcy, ale tą gwarancję sprzedawcy obsługuje wasz dostawca, czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestię tego, że robimy u kogoś dropa z jakiejś hurtowni, to tak hurtownia jest gwarantem. I najczęściej już teraz jest tak, że klient końcowy bezpośrednio do tej hurtowni może odesłać produkt w ramach jakby ewentualnej reklamacji czy gwarancji, więc tutaj bez problemu. Jeżeli jest coś, czegoś brak w dostawie, po prostu jest wtedy komunikacja z daną hurtownią, że coś było niedosłane czy tego typu rzeczy. Jeżeli coś jest uszkodzonego, to w zależności od tego, czy zostało to uszkodzone w transporcie, czy było na przykład od razu, to wtedy trzeba tak naprawdę złożyć reklamację w firmie kurierskiej, która to przywiozła, bo najczęściej, wiecie, te paczki nie są niestety szanowane najczęściej w tym transporcie, zwłaszcza kiedy jest tego dużo, więc trzeba na to zwrócić uwagę też przy wyborze produktów i raczej starać się nie sprzedawać porcelany, jeżeli nie chcemy unikać kłopotów, nazwijmy to, chociaż nie mówię, że to jest jakby nie do zrobienia, ale zwykle tak naprawdę da się ten koszt dogadać z daną firmą sprzedającą.